W Miejskiej Górce odbyła się trzecia otwarta Wigilia Gminna. Jaki jest sekret tego, że ta Wigilia Gminna przyciąga tak dużo ludzi? Trudno mi powiedzieć, jaki jest sekret. Jest to już trzecia, frekwencja jest podobna. No myślę, że jakby jest zaangażowanych wiele osób w organizowanie koła gospodyń wiejskich. Jest dużo artystów, dużo stoisk. Będą występowały również dzieci. Także to podejrzewam, że to też przyciąga publiczność. Ale też wydaje mi się, że to, że ona się odbywa pod dachem, w ciepłych warunkach, bo tutaj wiele gmin organizuje takie jarmarki czy tego typu spotkania na zewnątrz, ale to jest trochę ryzyko. Jeżeli jest ładna, mroźna pogoda, to jest fajne, ale no przy tego typu pogodzie no to już wtedy jest ta frekwencja, wydaje mi się, słabsza. Także raczej będziemy powtarzali tego typu wydarzenia. Też już planujemy taki wielkanocny stół tutaj w hali pod dachem, a to, że ludzie przybywają, no to nas to bardzo cieszy, bo też no, dla nich to organizujemy głównie. No, gdyby była kiepska frekwencja, no to na pewno byśmy się zastanawiali, czy powtarzać w kolejnym roku. Na terenie gminy mamy kilkanaście kół gospodyń wiejskich. Zarejestrowanych jest nawet 12. O ile dobrze pamiętam, tylko w dwóch miejscowościach nie mamy kół gospodyń wiejskich. Dla kół gospodyń wiejskich to też jest taka pewna forma prezentacji, zareklamowania się, także one bardzo chętnie w tych wydarzeniach uczestniczą, też, że można powiedzieć, tak trochę rywalizują między sobą, które lepsze potrawy, z którego stoiska wcześniej znikną, bo to jest właśnie bardzo istotne, bo to najgorzej zostać do końca z potrawami, na których nie było chęci. Także one bardzo się cieszą, jeżeli z ich stoiska bardzo szybko coś znika, bo to znaczy, że smakowało, że mieszkańcy podchodzą i kosztują ich wyroby. Co dzisiaj przygotowałyście pysznego? To my tradycyjnie to, co powinno według nas znajdować się na wigilijnym stole, czyli nie zabrakło tutaj dzisiaj ryby zrobionej w sposób tradycyjny, makiełki, mamy rybę po grecku, przyrządziłyśmy śledzie na różne sposoby. Jest śledź po łowicku, śledź po królewsku, dla smakoszy, słodyczy nie zabrakło słodkiego, czyli mamy dwa rodzaje placków, no i małe co nieco cukierki i mandarynki. Długo to przygotowywałyście? Prawdę mówiąc, długo nam to czasu nie zajęło, dwa dni w piątek i w sobotę, wiadomo, rybę w zalewie trzeba przygotować troszeczkę wcześniej. Mnóstwo osób przybyło na tę imprezę, na to wydarzenie, dlatego że program jest, wydaje mi się, bardzo atrakcyjny, bardzo widowiskowy. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na jarmark świąteczny, który jest częścią tego wydarzenia. Na pewno występy artystyczne, na pewno warsztaty, które przygotowaliśmy dla dzieci, na pewno stanowisko świętego Mikołaja. Mamy pełną salę, mamy też kilka atrakcji na korytarzu, mamy też poza salą. Z roku na rok ta impreza cieszy się większym zainteresowaniem. Mieszkańcy zaczynają rozumieć, że otwarta Wigilia to jest naprawdę otwarta Wigilia dla wszystkich. Musimy z tą imprezą, ze względu na te ogromne zainteresowanie, już wychodzić poza halę widowiskową, sportową, która daje nam duże możliwości, natomiast już nie takie, żebyśmy mogli w pewni mogli zrealizować program. Dzisiaj w Miejskiej Górce bardzo kreatywnie. Ja dzisiaj ze swoimi pomocnikami przygotowałam kilka atrakcji. Robimy skrzaty, robimy choinki, robimy wiele dekoracji choinkowych. Wykonujemy tatuaże brokatowe oraz warkoczyki kolorowe, świąteczne. Świąteczna atmosfera daje o sobie znać. Jest naprawdę atrakcyjnie. Pyszne jedzenie, mili ludzie, dzieci, Mikołaj, jest pięknie. Budzi się Pan, budzi się ten świąteczny dzień.